W takim razie witam bardzo serdecznie wszystkich przybyłych na wieczór z naszą znakomitą poetką Zofią Zarębianką, którą witam bardzo serdecznie. Wszyscy oczywiście wiemy, kim jest Zofia Zarębianka, ale przeczytam dla porządku. Poetka, eseistka, krytyk literacki, profesor zwyczajny w Katedrze Literatury XX wieku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka kilkunastu książek naukowych i eseistycznych oraz 7 tomów poetyckich Jerozolimy. Już 8, tak, bo jeszcze wiersze dośmiertne, masz rację. I no i oczywiście wybór wierszy, no to już zapowiesz na końcu. Jest członkiem PEN Klubu i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Towarzystwa Etycznego, wiceprzewodniczącą Komisji Historyczno-Literackiej PAN w Krakowie. Witam Cię, Zosiu, jeszcze raz bardzo serdecznie w takim razie i przechodzimy może do naszego wspaniałego. Znaczy, zanim przyjdziemy, to muszę sprostować, dlatego że wiceprzewodniczącą Komisji Historyczno-Literackiej PAN owszem byłam, ale w poprzedniej kadencji, a teraz już w najnowszej kadencji jestem tylko członkiem. W każdym razie gratulujemy serdecznie Zofii Zarębiance wspaniałej funkcji, którą pełni. Zosiu, piszesz w zasadzie w pierwszej osobie liczbie pojedynczej. Dlaczego? A to jest nieprawda. No, tłumacz. Bo nie piszę zawsze, ani nawet najczęściej w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Jest mnóstwo wierszy, w których piszę w pierwszej osobie liczby mnogiej. Właśnie dlatego unikam, żeby nie wpaść w nadmierny ekshibicjonizm. Użycie trzeciej osoby zawsze zapośrednicza. Nawet jeżeli ta trzecia osoba jest bliska podmiotowi mówiącemu, by nie powiedzieć autorce, to jednak wytwarza jakąś przestrzeń dystansu, zapośredniczenia właśnie. I nie tyle tu by chodziło o to, żeby unikać szczerości czy jakiegoś autentyzmu, ale właśnie o to, żeby stwarzać jakąś przesłonę. Prawda? I to jest szalenie ważne, zwłaszcza w tych wierszach, które są wierszami bardzo jakoś osobistymi, czy wyrastającymi, może inaczej powiem, wyrastającymi z jakiegoś osobistego, własnego, egzystencjalnego czy duchowego doświadczenia. Więc tutaj z tym bym się nie zgodziła i od razu, skoro już się dorwałam do mikrofonu, to powiem, że wątpliwe wydaje mi się przywoływanie w kontekście mojej twórczości nazwiska Poświatowskiej. Szanowni Państwo, mamy dzisiaj spotkanie z cyklu Akcje, Prowokacje i Prezentacje, dlatego ja troszkę podpuszczam naszego gościa, ale bardzo fajnie to myślę wychodzi. Następne. Coś. Pisząc z punktu widzenia jednostki, uogólniasz swoje, jej przeżycia, jako los przynależny każdej osobie, a więc nam wszystkim. Podsumowanie życia nie jest jednak u Ciebie wesołe, a przecież doceniasz wartość każdej chwili, każdego istnienia, szczegółów świata, który nas otacza. Wręcz trzymasz się go kurczowo. Z czego to wynika? Ja myślę, że każdy poeta, jeżeli jest prawdziwym poetą, a nie tylko układaczem słów, gdzieś z siebie
wydobywa materię tworzenia, prawda? Gdzieś z własnych pokładów duchowych, psychicznych, przeżyciowych, emocjonalnych. Natomiast chyba jest coś takiego, że to, co jest w nas najgłębiej osobiste, jest wspólne, to jest pewien paradoks, jest wspólne nam wszystkim, w związku z czym to się po prostu jakoś samo uniwersalizuje. To po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście cały szereg wierszy ja piszę nie tyle z perspektywy mojej indywidualnej, tylko bardziej z perspektywy obserwatora rzeczywistości, obserwatora świata, który notuje. Kilkanaście lat temu napisałam taki wiersz, już w tej chwili nie wiem, w którym on jest tomiku, którego pierwszy wers brzmi w ten sposób: świat domaga się opowiedzenia, inaczej znika w niepamięciach, prawda? Nie w niepamięci, tutaj ta liczba mnoga w niepamięciach, czyli jak gdyby w niepamięci rozpisanej na indywidualne nasze zapominanie. To jest, wydaje mi się, troszkę podobne do tego, co do postawy twórczej Miłosza, któremu chodziło o ocalanie przez słowo. Tak? Tutaj można użyć takiego sformułowania, ale można również posłużyć się taką formułą dawania świadectwa o, czy zdawania sprawy z. Tak? Wtedy to nie ma już wymiaru tylko własnego, indywidualnego, mojego. Oczywiście jest przefiltrowane przeze mnie, przez moje odczucie, ale niejako automatycznie transponuje się na doświadczenie pokolenia, czy doświadczenie społeczności, czy doświadczenie nas wszystkich ludzi jako takich. Chyba jakoś tak. W jednej rzeczy z całą pewnością masz rację, używając właśnie takiej, powiedziałabym, bardziej metafory uogólniającej. A mianowicie masz pewnie rację w tym, czy tego rodzaju sformułowanie jest dowodem na to, że ta twórczość jest jakoś wewnętrznie spójna. Właśnie to miałam na myśli. Że jest, ale to jest co innego, że jest wewnętrznie spójna, że jest jakoś integralna, prawda? Ale co ją spaja? Jaki jest ten czynnik przesądzający o owej integralności? No, tego to ja ci już nie powiem. Bo ja tego nie wiem, a poza tym, jakbym powiedziała, to by to mogło zabrzmieć w sposób taki, no, nazbyt pochlebny dla mnie samej. Każdy czytelnik sobie sam odpowie, prawda? Więc, po przeczytaniu tomiku, co jest spaja. Natomiast myślę, że spaja je rzeczywiście jakaś integralność, prawda? Taka wewnętrzna. Zasiu, jesteś profesorem. Czy praca naukowa nie przeszkadza ci w pisaniu poezji? Pisanie naukowe wymaga jednak innego zaangażowania intelektualnego niż twórczość metaforyczna, jaką jest poezja. Jak udaje ci się przechodzić z jednej formy w drugą? Czy wiesz co? Nigdy z nim nie miałam najmniejszego problemu. To jest, powiedziałabym, problem istniejący po stronie odbiorcy.
po stronie odbiorcy rzeczywiście ten i po stronie, powiedziałabym, recepcji tej poezji, gdzie funkcjonuje jakiś taki, powiedziałabym, stereotyp w czytelniczym wyobrażeniu, że jak ktoś jest profesorem, to już nie może być normalnym, że tak powiem, poetą. No, ale Stasiu Stawola napisał, że profesor zabił poetę. Tak, Stasiowi te dwie funkcje, czy te dwie role przeszkadzają, on je wyraźnie rozdziela. Ja pamiętam tę wypowiedź Staszka. Ja osobiście takiego rozdwojenia nie przeżywam, nie odczuwam. I spróbuję powiedzieć dlaczego. Znaczy tak, po pierwsze, wcześniej byłam poetką niż zostałam profesorem. To, że będę pisać, to wiedziałam no gdzieś bardzo, bardzo wcześnie, to znaczy chyba mniej więcej w drugiej klasie podstawówki, gdzie naprawdę nie miałam pojęcia, że potem los się tak potoczy, że zostanę profesorem. Więc jakby to wcielenie poetyckie jest pierwsze, stąd zresztą tytuł jednego z moich tomików, który brzmi wiersze, dwukropek, pierwsze. Ale u Staszka było podobnie, też najpierw był poetą, a potem profesorem. I to jakoś jest inaczej u was. No to dobrze, że jest inaczej. I ja powiem jeszcze tak, bo to jest dla mnie, wydaje mi się, też dosyć taka istotna kwestia. Że ja do tego podchodzę w gruncie rzeczy w taki sposób, że ja przy pomocy różnych form wyrazu i przy pomocy różnego typu dyskursu w gruncie rzeczy krążę wokół podobnych zagadnień. I o tym właśnie mówiłam. Prawda? To znaczy ta integralność, o której ja mówiłam przed chwilą, dotyczy nie tylko tekstów poetyckich, ale pozwala na, znaczy przynajmniej ja to tak czuję, ja nie wiem jak to jest, prawda, jak to jest odbierane przez odbiorcę, ale ja to tak w sobie czuję, że istnieje jakaś bardzo mocna i wyraźna nić łączności pomiędzy tym, co piszę i tym, o czym piszę jako badacz literatury, a więc posługując się medium tekstu cudzego, a tym, o czym piszę w swoim własnym imieniu, jako ja, nie jako profesor Zofia Zarembianka, tylko jako Zofia Zarembianka, prawda? Jako poetka. I tutaj jest jeszcze jeden element, który wydaje mi się również dosyć istotny. Mam wrażenie, że fakt, że piszę sama wiersze, wyposaża mnie w jakiś dodatkowy zmysł, czy w jakieś dodatkowe narzędzie, w pewien rodzaj intuicji, tego się nie da chyba inaczej określić, pozwalającej mi trafnie odczytywać teksty innych. A to, że trafnie, to mam, że tak powiem, często poświadczenia ze strony autorów, o których piszę, a którym zdarzyło się jeszcze nie umrzeć i którzy wielokrotnie
właśnie mówili, że no uchwyciłaś, wyczułaś prawda, istotę tego, o co mi chodziło. No nikt inny tego nie wyczuł. I myślę, że jeżeli tak rzeczywiście jest, jeżeli to nie jest kurtuazja, jeżeli to nie jest uprzejmość, to chyba dzieje się tak właśnie dzięki temu, że posługuje się nie tylko szkiełkiem naukowca, ale że to szkiełko ma jeszcze dodatkową soczewkę zupełnie innego typu, inaczej skonstruowaną. No właśnie, Zosiu, ale właściwie dlaczego poszłaś drogą naukową? Co cię w niej pociągało? Wiesz co, to było chyba takie w sumie też dosyć naturalne. Ja się nigdy nie zastanawiałam nad tym, dlaczego. Jakiś impuls musiał jednak być, jakiś moment przełomowy. Tak naturalnie to się rozwinęło? Słucham? Naturalnie to się rozwinęło? No chyba tak, to znaczy wiesz, no być może, że to wyszło jakoś no po prostu z domu. No mój ojciec jest profesorem, mój stryj był profesorem, drugi stryj był profesorem. Nie wypadało inaczej. Ciotka, zresztą jeszcze żyjąca, jest profesorem. No więc zresztą nikt mnie do tego nie namawiał, ani nikt mi tego rodzaju drogi nie wskazywał. To po prostu było jakoś samo przez się oczywiste. Aczkolwiek ta moja droga do zostania profesorem była bardzo najeżona wielkimi trudnościami. To nie jest tak, że ja natychmiast po studiach doktoranckich, prawda, że mnie z szeroko otwartymi ramionami powitano w murach Instytutu Filologii Polskiej. Nie, ja kilka razy podchodziłam do konkursów, na których mnie utrącano. I wymagało to rzeczywiście, powiedziałabym, bardzo dużego samozaparcia z mojej strony. No dlatego pytam, z czego to wynikło? No już potem pewnie z takiej determinacji. Wiesz, może przywoływanie tutaj horoskopów i znaków astrologicznych nie jest wytłumaczeniem, no ale jednak jestem koziorożcem, a jak koziorożec się zaweźmie, to... To jednak pokażę, że może. To dopina swego, wiesz, no ja nie wiem, no wiedziałam, że chcę to w życiu robić, wiedziałam, że to jest moje miejsce, no więc startowałam tak długo, aż wreszcie mnie przyjęli, no i tyle. Mam też takie pytanie, czy ty masz łatwy kontakt ze studentami, czy jest ci trudno? To podobno zupełnie inne pokolenie niż nasze, pod względem wrażliwości na przykład. Masz takie wrażenie? A tam zdaje się siedzą jacyś, tak, to pewnie oni by lepiej powiedzieli, czy mam dobry kontakt, czy mam niedobry kontakt. Jak ty odczuwasz? To znaczy, tu nie ma jednej odpowiedzi, dlatego że to zależy po prostu na jaką grupę się trafi, na jaki zespół ludzi. Można trafić na grupę rewelacyjną. Praca, z którą jest czymś, no, jest doświadczeniem naprawdę twórczym. To najbardziej lubię. Jeżeli się zdarza grupa, gdzie ludzie nie boją się być twórczy, gdzie ludzie po prostu wykazują jakąś pomysłowość interpretacyjną. Widzisz jakąś różnicę pokoleniową między nami a obecnym pokoleniem? Wiesz co, to chyba też nie jest kwestia różnicy pokoleniowej, dlatego że no zupełnie w ostatnich latach miałam doświadczenia fantastycznych grup, z którymi
rozmawiało się, że tak powiem, tym samym kodem, a równoległa grupa z tego samego rocznika, prawda, człowiek wchodził i miał wrażenie mówienia do ściany. Więc ja się zastanawiam, czy to jest kwestia, pokoleniowa. Na pewno jest, na pewno tak, jeżeli by to jakoś uogólnić, to ma miejsce w tej chwili i jest to bardzo groźna sytuacja, zerwanie pewnego kodu kulturowego, znajomości, rozpoznawalności kodu kulturowego. Jeżeli student, to parę lat temu miałam taki bardzo śliczny kwiatek. Pytam na egzaminie z literatury współczesnej, z literatury po 56 roku, o motywikę cierpienia w poezji tegoż właśnie okresu. No ponieważ panienka czy pan milczeli, no więc zaczęłam zadawać pytania pomocnicze. Naprowadzające. Naprowadzające. No i zapytałam o takie podstawowe figury cierpienia w kulturze europejskiej. No i tu się, proszę Państwa, zaczęło. To znaczy nic się nie zaczęło. Bo ja ani nie usłyszałam o Chrystusie, ani nie usłyszałam o Hiobie, ani nie usłyszałam o Niobe. Więc z którejkolwiek strony, to na tym no najbardziej powiedziałabym elementarnym poziomie, nie uzyskałam odpowiedzi, no więc nie mieliśmy o czym dalej rozmawiać. I tu jest rzeczywiście jakieś ogromne zagrożenie. Ale to nie jest kwestia, znaczy chyba nie tylko kwestia pokolenia, ale kwestia no po prostu niedouczenia i tego, z jakim kto przychodzi zapleczem, bo równocześnie no czasem przychodzą ludzie z tak fantastycznym horyzontem humanistycznym, że właściwie człowiek się dziwi, dlaczego oni są jeszcze na studiach, a nie już po habilitacji. Bo czasem i tak się zdarza. Mówisz, że na początku byłaś się poetką. W takim razie, jaka twórczość wtedy cię zachwycała, a jak jest teraz? Literacka twórczość lub inna, na przykład muzyczna, sztuki. A powiedz coś o tym. Znaczy ja się w ogóle zawsze bardzo boję. Właśnie fakt, że zajmuję się literaturą zawodowo, stwarzać może pewne zagrożenie. I tego zagrożenia trzeba być świadomym. To znaczy zagrożenie tego rodzaju, żeby człowiek przypadkiem naczytawszy się za dużo literatury, nie zaczął nagle mówić cudzym głosem. A więc nieświadomie. Nie swoją dykcją, bo jeżeli to jest stylizacja, świadomy zabieg, bardzo proszę, prawda? Ale to wtedy się po prostu bawimy konwencją, stylem i tak dalej. Natomiast jeżeli się takim wpływom jakimś ulegałoby w sposób nieświadomy, jest się wtórnym, to wtedy jest koniec. To wtedy jest koniec. To wtedy jest po prostu mogiła dla własnej poezji. Natomiast tak, no bardzo, bardzo wczesnej młodości, to znaczy na etapie szkoły podstawowej i chyba kawałka szkoły średniej. Bardzo lubiłam Broniewskiego.
zwłaszcza, znaczy nie tego Broniewskiego rewolucyjnego, aczkolwiek Broniewski rewolucyjny też pisze wspaniałe wiersze, ale mówię o Ance i mówię o tych jego wierszach, które były w domu, a których normalnie nie było, to znaczy o tych jego wierszach właściwie wojennych, pisanych w drugim korpusie, wydawanych, prawda, w Jerozolimie, potem w Londynie. Więc ten Broniewski taki tęskniący za Polską, płaczący, nie mogący żyć bez tej ziemi, bez tego kraju. On mnie szalenie jakoś tak wzruszał. Broniewski autentyczny. Tak, Broniewski nie ideolog, tylko Broniewski liryk. No, bardzo kochałam Gałczyńskiego. I to też w szkole średniej miałam taki długi ciąg właśnie zachwytów nad Gałczyńskim. Bardziej liryka, czy bardziej Zielony Balonik? Nie, bardziej liryka. Bardziej liryka. Ja jakoś taka kabaretowa nigdy specjalnie nie byłam. Może teraz bardziej jestem, natomiast wtedy chyba nie. Chyba te wiersze do Natalii przede wszystkim. Zaczarowana dorożka, prawda? Kronika olsztyńska. No, również ten Gałczyński z okresu dwudziestolecia międzywojennego, Gałczyński Kwadrygant, prawda? To było następne nazwisko. Na pewno Tuwim. Czyli właściwie na etapie szkoły średniej te lektury poetyckie i te zachwyty poetyckie były, powiedziałabym, takie no bardzo tradycjonalistyczne. W sensie, prawda, konwencji. Prawda, że na sobie samej potwierdzałam to, że idiom poetycki wypracowany przez skamandrytów był popularniejszy niż idiom awangardowy. Potem przyszedł czas na Przybosia. I myślę, że taka dyscyplina poetycka, oszczędność słowa, która podobno jest charakterystyczna dla tego, co pisze, przynajmniej dla części tekstów, które pisze, to jest na pewno szkoła Przybosia, którego również bardzo, bardzo lubię. No, a potem przyszedł Miłosz. Potem przyszedł Miłosz. Właściwie trudno to tak chronologicznie uzgodnić, bo to chyba było mniej więcej w tym samym czasie. Ale ja się rzeczywiście zakochałam w Miłoszu. Nagle i nieodwracalnie, mianowicie na drugim chyba roku studiów, a może na pierwszym, już w tej chwili nie wiem, profesor Marta Wyka przyniosła nagrania wieczoru autorskiego Miłosza z Paryża, z Rue Surcouf, tam są polscy palotyni, Miłosz tam miał piękne spotkanie i Wyka przyniosła taśmę. I proszę Państwa, jest, no można by powiedzieć, jeszcze głęboka komuna, jest przed stanem wojennym. A my na Uniwersytecie Jagiellońskim, najzupełniej legalnie, słuchamy paryskiego nagrania
z wieczoru Miłosza. I muszę powiedzieć, że do dziś dnia, jak czytam sobie jakieś wiersze Miłosza, które były wtedy na tamtym nagraniu, to ja je czytam w taki sposób, że one we mnie dźwięczą melodią jego głosu, tym przepięknym wileńskim akcentem, zaśpiewem. Ja słyszę Miłosza Miłoszem. Piękne. Misosiu, opowiadałaś nam o tych profesorach, którzy cię otaczali. Czy uważasz, że wychowanie miało wpływ na twój wybór drogi życiowej, na to, tym, kim teraz jesteś? A powiedz o sobie domu rodzinnym. No wiesz, no pewnie zawsze to, z jakiego gniazda wychodzimy, ma wpływ na to, jacy jesteśmy, no bo niedaleko pada jabłko od jabłoni, prawda? Więc cały klimat, powiedziałabym, no takiego typowego inteligenckiego domu czy inteligenckiego środowiska. Właściwie ja nie wiem, jak moja mama to robiła, że ten dom był zupełnie jak gdyby wyjęty spod reguł ówcześnie obowiązujących i że się zupełnie tej komunistycznej szarości i biedy w domu nie czuło. No było to jak gdyby przeniesienie jednak jakichś wzorców z dwudziestolecia międzywojennego w czas PRL-u, prawda, dojrzałego PRL-u. Ja myślę, że tutaj pewnie ma na to wszystko wpływ również fakt, że ja byłam bardzo późnym dzieckiem, prawda, znaczy moja mama to był rocznik Kolumbów, to był rocznik 1920, za rok, gdyby żyła, miałaby 100 lat. Da, więc może tamtemu pokoleniu było łatwiej przenieść tamte wzorce. Sprzed wojny. Sprzed wojny. I tak, one... Może książek czytało się, przesiąkałaś tym? No, przesiąkałam, poza tym no jednak ludzie, którzy do domu przychodzili, to z kim się człowiek witał i do kogo mówił ciociu, prawda, i wujku, to miało jednak no pewnie znaczenie, z czego ja sobie właściwie wtedy zupełnie nie zdawałam sprawy, prawda? Czym skorupka za młodu nasiąknie? Jak przychodził do domu wujek Bronek, to ja nie wiedziałam o tym, że jest to słynny aktor Bronisław Pawlik, prawda? Tylko był to wujek Bronek. No i tak dalej, prawda? Więc to było po prostu naturalne. Zosiu, mówiłaś, że już od wczesnych lat młodości pisałaś. A jak w takim razie twój debiut wyglądał? Jak to się stało? Wyglądał fatalnie. Wyglądał fatalnie, dlatego że ja właściwie pisałam tak na poważnie no gdzieś tak od końca szkoły średniej, znaczy gdzieś chyba od trzeciej licealnej, czy od połowy szkoły średniej, ale absolutnie nikomu tego nie pokazywałam, chowałam to do szuflady i właściwie nie zamierzałam tego w ogóle upubliczniać. No a potem przyszedł stan wojenny.
gdzie ja już byłam właściwie gotowa, żeby upubliczniać, no ale nie wypadało upubliczniać, no bo stan wojenny, prawda, więc również nie bardzo było gdzie, jak, którędy. No i ostatecznie zadebiutowałam, zresztą za sprawą Anny Kamińskiej, w takim piśmie, którego już od dawna, dawna nie ma, Powściągliwość i praca. To był taki miesięcznik, chyba miesięcznik katolicki. Jeszcze istnieje, Michalici to bardzo. Michalici, tak. Jeszcze istnieje? Tak. Coś podobnego. To nie wiedziałam, że to przetrwało. I tam wtedy taką nieformalną ekspertką od tego, co, prawda, mają drukować, a czego nie mają drukować, była Anna Kamińska, bo ówcześnie jeden z jej synów, już w tej chwili nie wiem, czy Paweł Śpiewak, czy nieżyjący Jasiu, pracowali w Powściągliwości i pracy. No więc, prawda, taki był... Odważyłam się wysłać tam tekst. Tak, odważyłam się wysłać, one zostały wydrukowane. No i potem się wszystko urwało na bardzo długo. I ten debiut prasowy był opóźniony o chyba 9 lat w stosunku do debiutu książkowego, który był no właściwie bardzo późny. Znaczy w tej chwili mi się wcale nie wydaje, żeby był taki bardzo późny, ale wtedy mi się wydawało w ogóle, że jestem już strasznie stara. I ten debiut to był rok 1992 w takiej agencji wydawniczej Zebra. I teraz niedawno zobaczyłam, że tam również pierwsze tomiki wydawał Świetlicki, że pierwsze tomiki wydawał tam Dariusz Suska. Świetne towarzystwo. Bodaj Baran, znaczy nie Józef, tylko Bogdan. Nie, Marcin. Bogdan to miał swoje wydawnictwo, zresztą współpracujące na pewnym etapie z SPP. No więc to był rok 92. Więc jeżeli liczyć, że zacząłem pisać w roku 76, a tomik pierwszy wyszedł w 92, no to mamy kilkanaście lat od pisania, od początku pisania do momentu wydania pierwszej książki. No właśnie, stąd pytanie moje teraz. Jeśli taki długi czas minął, że pierwsze twoje teksty takie, tak się bałaś pokazać światu, a potem okazało się, że jesteś świetną poetką. Czy pisania można się nauczyć, Zosiu? Nie. Czy po prostu wystarczy talent? To znaczy, ja uważam, że się nie można pisania nauczyć tak samo, jak się nie można nauczyć bycia dobrym aktorem, natomiast można się nauczyć rzemiosła, to znaczy można się nauczyć jakichś reguł, prawda? Myśl których można być dobrym rzemieślnikiem, ale niekoniecznie dobrym poetą, bo to nie są te same rzeczywistości. Miałaś jakiegoś mentora? Ktoś ci pomaga? Sama, nie? Dochodziłaś do wszystkiego? Nie, nigdy nie miałam żadnego mentora. Nigdy ani nie miałam żadnego mentora, ani nie miałam... Właściwie do momentu, dopóki nie zostałam przyjęta do SPP, a właściwie zostałam przyjęta, działałam chyba po drugiej czy po trzeciej książce, bardzo, 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 bardzo szybko. Bo ja tak długo, długo, długo nic nie wydawałam, a potem już zaczęłam wydawać hurtowo, więc... A powiedz mi, czy wśród twoich studentów obecnych i dawniejszych są osoby wybitne, które w jakiś sposób zapisały się w literaturze? No to ja może jeszcze się cofnę, nie że wśród moich studentów, ale wśród moich kolegów z grupy studenckiej i z roku. Na moim roku był Zbyszek Machej, na moim roku był Janusz Drzewucki,
na moim roku był taki bardzo ciekawy poeta, który nie wiem dlaczego zamilkł, ale debiutował w Znaku w serii Poezja, Marek Wojdyło. Nie wiem, czy on potem cokolwiek pisał. Więc to był w ogóle bardzo taki dobry rok. No a oczywiście, no, Cezary Zalewski był moim studentem, no, Michał Piętniewicz był moim studentem, daleko nie szukając. Już obecnie członek SPP. Już obecnie członek, tak, już obecnie nasz młodszy kolega, no, Ola Klich, obecna wicenaczelna jednej z największych polskich gazet, była moją studentką. No i z tymi ludźmi właściwie mam kontakt do dziś dnia. No właśnie, mam pytanie. Czy uważasz, że studia polonistyczne pomagają w rozwoju osobowości twórczym, czy są tylko przygotowaniem do indywidualnej drogi samorozwoju? Jak to było u Ciebie? To znaczy, ja myślę, że można być poetą, nie kończąc polonistyki, że można być świetnym poetą, nie kończąc polonistyki, że to nie ma, że tak powiem, nic do rzeczy. Miłosz był prawnikiem, Herbert był prawnikiem i filozofem, Pasierb był historykiem sztuki i księdzem, teologiem. No więc właściwie wcale Miłosz był prawnikiem, no więc właściwie wcale ta polonistyka nie daje glejtu na bycie poetą, może wręcz przeszkadzać, stwarzając właśnie to zagrożenie wtórnością, prawda, taką nieuświadomioną wtórnością i no i wtedy można produkować tabuny naśladowców, którzy wyobrażają sobie, że są oryginalni, prawda? Czyli nie mają świadomości. Nie mając świadomości. Także nie, no przecież mamy świetnych fizyków, prawda, którzy są świetnymi poetami. Lem był lekarzem, więc nie, to jest myślę kwestia no, jakiegoś daru, który się otrzymuje, a nie takiego czy innego wykształcenia. Mówimy o młodych poetach. Wielu młodych poetów debiutuje, mniej lub bardziej udanie. Zostają laureatami konkursów literackich, publikują w prasie literackiej, w mediach społecznościowych, wydają tomiki w renomowanych lub mniej znanych wydawnictwach, a jednak, jak twierdzą, niewiele z tego wynika. Tomików nie ma w księgarniach, na spotkania przychodzą głównie znajomi. Jak sądzisz, czy dziś młodym ludziom jest łatwiej czy trudniej zaistnieć niż tobie kiedyś? To jest trudne pytanie, dlatego że po pierwsze ja w ogóle nie mam poczucia, że ja zaistniałam, więc może jeszcze zaistniejesz, mimo 19 książek wydanych, więc pod tym względem może mi się raczej wydawać, że w tej chwili oni są bardziej przebojowi i atakują z impetem internet. To jest jednak medium, które umożliwia szerszą popularność. Natomiast poezja zawsze była niszowa. Jest taki piękny wiersz Szymborski, prawda, o tym, że poezję czyta niewielu. Czasem 10, czasem. U nas na pewno jest więcej piszących niż czytających, więc to poczucie takie niezaistnienia myślę, że jest wspólne. Dotkliwe. Dotkliwe, ale że jest wspólne większości środowiska.
prawda, bo są naprawdę świetni poeci, szerzej nieznani. Młodzi na pewno mają w tej chwili, znaczy my też mamy dostęp do internetu, tylko że nie bardzo mamy zwyczaj publikować wiersze w internecie, prawda? Mówisz o tym szerszym zaistnieniu w internecie, ale ty nie wypowiadasz się w imieniu społeczeństwa, nie poruszasz żadnych problemów politycznych, nie angażujesz się w sprawy kraju czy świata. Dziś młodzi poeci również uciekają w prywatność. Nie chcą być głosem pokolenia zaangażowanym, jak niegdyś, nie tak dawno bywali poeci. Jak sądzisz, z czego to wynika? I ten dystans też z czego u ciebie wynika? To znaczy, ja bym się przede wszystkim nie zgodziła z tym, że ja się nie angażuję w sprawy świata, bo cały nurt wierszy ekologicznych, nurt, który jest obecny w moim pisaniu od samego początku i w roku 76 naprawdę nikt nie pisał, że go boli ścinane drzewo. Po prostu to nie był temat na topie. Więc choćby ten nurt ekologiczny, no chyba jest jednak wyrazem jakiegoś zaangażowania w sprawy świata. Również takie teksty, prawda, o mojej mamie jako łączniczce AK też nie są pozbawione szerszego niż tylko prywatny wymiar i kontekst. Taki wiersz Ptaki z ojczyzny dalekiej, z dalekich krain bezkresnych, poświęcony pamięci pomordowanym na wschodzie, pomordowanych na wschodzie. No też nie wydaje mi się, żeby był wyrazem braku zainteresowania tym, co wokół mnie, więc ja absolutnie bym się tutaj nie identyfikowała z taką formułą prywatności. Owszem, ponieważ mnie to dotyka osobiście, więc te problemy stają się moimi problemami, ale one dotyczą Ziemi, one dotyczą wszystkich, one dotyczą, są czymś o wiele szerszym niż jednostkowym zatroskaniem. Czyli starasz się zwracać uwagę na takie tematy ponadczasowe, ale nie dotykasz tematów doraźnych, bo one się, jak sądzę, tak starzeją według ciebie, więc tam się nieaktualne w jakimś czasie, a tego raczej starasz się nie ruszać. To znaczy, tematy doraźne czasem stają się impulsem. W tym tomiku Niebo w czerni są takie trzy wiersze Anioły wojny. I te Anioły wojny były napisane w momencie, kiedy wybuchła wojna w Jugosławii na Bałkanach. Więc to, co się dzieje na zewnątrz, to niekoniecznie jest przywołane wprost, niekoniecznie jest nazwane, ale często staje się, czy może się stać impulsem dla powstania wiersza, który, no dobrze, nie chce być okolicznościowy, tylko chce znaczyć dłużej niż będzie trwała ta konkretna, będzie trwało to konkretne wydarzenie. W dzisiejszym świecie niepokoją cię różne sprawy, ale co najbardziej cię niepokoi lub przeraża w takim razie? No różne rzeczy, ale chyba właśnie ta degradacja środowiska, to znaczy właśnie ta kwestia
no nazwijmy to tak, ekologiczna, prawda? Takiego dążenia człowieka do samozatraty i czającej się w związku z tym apokalipsy, prawda? Apokalipsy, której autorami będziemy my sami. Ja sądzę, że koniec świata człowiek sam sobie urządzi, a Pan Bóg to tylko zatwierdzi. Tak, te tony śmieci i tak dalej. Można tak rozwijać. Tony śmieci, ale również arsenały nuklearne, prawda, przecież jakby to wszystko wybuchło, no to nic nie pozostanie ani z naszych wierszy, ani z nas, ani z planety, prawda? Po prostu się unieważnimy. Mam pytanie. W swojej twórczości rzadko poruszasz problem dobra i zła. Uważasz, że nie jest to temat na poezji? Zgadzasz się czy nie? To znaczy, ja nie uważam, że rzadko poruszam, ja nieustająco poruszam temat dobra i zła. To nie musi być tak, że się wiersz tytułuje zło, albo że się operuje konkretnymi desygnatami zła czy dobra. Sądzę, że właściwie cała ta poezja wpisuje się jednak w jakiś nurt poezji wartości. No a jeżeli tak, to nie może uciec od zagadnienia dobra, zła oraz odpowiedzialności człowieka. Chyba ta kwestia właśnie odpowiedzialności w różnych wymiarach jest czymś niesłychanie istotnym. Natomiast to się dzieje pewnie gdzieś na zapleczu, niekoniecznie taka poezja, która sens przygważdża szpileczką, przestaje być poezją, przestaje być nośna, przestaje być wieloznaczeniowa. Jednak tekst musi być migotliwy, musi być otwarty na wielość możliwych odczytań. I jeżeli nie zawiera w sobie takiej potencji, jeżeli jest jednowymiarowy, no to staje się po prostu tekstem płaskim. Publicystycznym. I nie jest poezją, po prostu. Jaką konkluzję starasz się w takim razie zaszczepiać swoim studentom kończącym studia? Idźcie i... No, można by się tu roześmiać, powiedzieć, idźcie i nauczajcie. Co miałoby zastosowanie i długo miało zastosowanie w odniesieniu do studentów kierunków nauczycielskich. Ja właściwie w tej chwili od dłuższego czasu jakoś mi się nie trafiają studenci kierunku nauczycielskiego, jakoś tak przydzielano mi ostatnio zajęcia na naszych innych, bardzo rozbudowanych specjalnościach, a w tej chwili już kierunkach, ale muszę powiedzieć, że właśnie zawsze miałam ogromny dylemat, jak przychodziła taka jakaś słodka panienka, niedouczona i należało jej postawić ocenę niedostateczną, po prostu w imię tego, żeby ona się nauczyła i nie roznosiła potem swojego analfabetyzmu, jak nie daj Bóg pójdzie uczyć do szkoły. Więc powiedziałabym, że w imię
takiej no, odpowiedzialności nie tylko za nią, ale również za tych, do których ona będzie posłana, należy czasem w takich sytuacjach postawić ocenę niedostateczną. No a czasem się człowiekowi robi żal i przepuszcza. Ale jeżeli przepuszczam, to zawsze to opatruję dłuższym kazaniem rekolekcyjnym. Właśnie mniej więcej w takim duchu. I chyba jednak no, starałabym się, to niekoniecznie musi być mówione, prawda? Ale przekazywać no, taką potrzebę rzetelności w tym, co się robi w swoim życiu zawodowym. Da, takiej wewnętrznej po prostu uczciwości i rzetelności. I sami Państwo widzą, jak cudownie się Zosię prowokuje. Zosiu, poprosimy Cię teraz o poczytanie trochę swoich wierszy. Poczytanie wierszy. To starych czy nowych? Zosiu, wybieraj. To jest Twój wieczór. No to może to może tak szybciutko z każdego tomiku i na koniec jakieś coś nowego. Ziemio, ziemio, dokąd pędzisz? Ciemnościami rozjarzona. Wodo, wodo, dokąd płyniesz? Wodo martwa. Drzewo, drzewo, komu szumisz? Uschniętymi gałęziami. Drogo, drogo, dokąd wiedziesz? Drogo pusta. Życie, życie. To jest, proszę Państwa, wiersz chyba z 77-78 roku, więc powiedziałabym, że taki dość stary. Któryś za nas, idących koło kościółka Felicjanek, przechodzących przez Place de la Concorde i Place Pigalle, przeprawiających się na drugi brzeg oceanu i życia, cierpiał rany, dodając swoją krew do krwi świata. Zmiłuj się nad nami na ulicy Bożego Miłosierdzia, gdy w kałuży jesiennej odbija się czas niewiadomy, a po szarym niebie leci gołąb. Obdarz nas pokojem. Proszę Państwa, ten tekst może wymaga małego komentarza, skąd ten kościół Felicjanek. Ja przez długie lata tamtędy chodziłam na uczelnię i po dziś dzień lubię tamtą trasę sobie przypominać. O, na potwierdzenie wczesności wątku ekologicznego. Gdy z naszych kranów nie wypłynie już ani jedna kropla, gdy studnie wyschną z pragnienia, a rzeki zamienią się w ściek, gdy zatrujemy wszystkie źródła szczęścia i wytniemy w pień drzewa życia, gdy padnie ostatnia wiewiórka, oskalpowana ziemia zawezwie nas na sąd. 82 rok. W katedrze w Orvieto Bóg przemawia wzruszeniem. Luca Signorelli maluje kolor snem. W katedrze w Ravennie Carl Gustav Jung ujrzał
nieodkryte mozaiki, a Klimt na suknię damy przeniósł motyle z baptysterium. Nietzsche odrzucił chrześcijaństwo. Nie samym pięknem żyje człowiek. Dostojewski mylił się, pisząc, że piękno zbawi świat. Dziękujemy, tak. Dziękujemy bardzo za zaręgniance. Również Państwu dziękuję za przybycie. Zosia Zaremianka przygotowała dla Państwa tomiki. Teraz będzie taka część kolorowa, gdzie będzie można podejść do autorki, zapytać o wszystko, cztery oczy, co Państwo chcą, nabyć tomik i otrzymać go z autografem. Bardzo serdecznie zapraszam. Jeszcze raz dziękuję Ci, Zosiu.